robi to głośniej, wygrywa. Super, że Patryk był pierwszy, bo jest akurat chory. 128,9, proszę, jestem chory. I dlatego właśnie nie ma całego składu Gen Z dzisiaj z nami, bo no jest ciężko. Tak. Wszyscy są chorzy. Zaraz mamy trasę koncertową, dlatego też przy okazji zarazimy Oliwiera. Lecimy dalej. Co? No chamie, bo ja gadałem i ja zrobiłem to po gadaniu, to się let's go! 131! Patryk już tlen stracił po prostu i dlatego. Tak. Skubany! 131,7. Jezus, ja chcę powtórkę, bo gadałem i proszę nie liczy. 129. No mówię wam, ja miałem po gadaniu, ja druga tura. Nie ma. Jasne, bo ja zaczynałem nie ma intro. Intro zaczynałem i nie mogę nie tego zrobić. Nie ma. Wymówki. Boicie się mnie. Wymówki. Boicie się mnie. Wymóweczki. Lektor, twoje 5 minut teraz. 131. Jest! Wygrałem! I Oliver zdobywa punkt w tej rundzie, a my robimy kolejną. Czekaj, patrz to. Dobra, lecimy do kolejnego. Kto najgłośniej zje płatki kukurydziane? '94,1. Ja pierniczę z mordy punkty płatków, wyplułeś do miski. Szach drugi. Szach trzeci. Nie, no nie, ale nie plujcie do tej michy. Upiornie dobry wynik. Tak jak upiornie dobra będzie nasza trasa koncertowa. A dlaczego upiornie, słuchajcie, bo będzie w stylu Halloween. Więc zachęcamy was do przebierania się w różne najstraszniejsze postacie. A na Meet & Greety zamiast prezentów dla nas możecie przynosić fajne prezenty dla piesków, które przekażemy do schroniska, a w opisie macie link z wszystkimi potrzebnymi rzeczami, które możecie kupować. Gotowy? To 1.8, ale ja się zastanawiam, czy uderzenie to nie jest w miskę. Zasad, że ale ja tak jem płatki! Tak jest płatki? Teraz bo to miało być kto zje głośniej, a nie kto uderzy głośniej w miskę, więc ale to czemu ja bym... Ja uważam, po czasie ja uważam, że powinnaś teraz zrobić niezłą orkiestrę perkusyjną. Tak, ale ja rzucić miską. Ale dobra, to jeszcze raz. To 2,5. Nice. To fuck w ogóle? Co? Więcej niż to uderzenie? No. Równe 100. Równe. Okay. Nie no, ale zarąbisty wynik. Ja miałem 94, no. 3-4. '95,2. Jak głowa przejdzie. Ostatnia osoba i wygrałem. Weź nie pobij tak. 101 jest git. To jest dobry wynik. No i lipa. Yeah, lecimy do trzeciej konkurencji. 1-1 Oli. A, odbić od dna w końcu nie mieć 0 punktów. Jeszcze pokonamy chłopaków. Kto najgłośniej otworzy orężadę? Okej, 94,6. Ja nie umiem tego odpocząć. To jest tak ciężkie, że ja sobie prawie palce złamałam. 94,6, Pola, teraz ty. Proszę o ciszę. Opa! I prawie takim oto sposobem straciliśmy kamerę, ale z wynikiem 113,6. Czyli jednak da się to otworzyć, bo przez chwilę powątpiewałam, że da się. Niepotrzebnie powiedziałem opa. No właśnie chciałem się zastanowić, czy to nie wpłynęło na wynik. Najprawdopodobniej no, tak. No ale to dla niej. Oliwier, opa! Teraz ja. To 97. Ja miałam 113. No. Yeah. Gotowy? Tak. Uwaga, cisza. 104. Ej, dobra, Pola potężna. Tutaj potężnie rozbiło. Dobrze otwiera orężady. Technika jest taka, że Pola tym nie trzęsła. Nie. Cząsła. Cząsła. Nie trząsła. Pola tym nie trząsła, więc ja też spróbuję tak. 115,9. Jaki. A to jest to. Kurde. Czyli chodzi o wstrząsanie. Dobra, dajcie jeszcze szansę mi jedną. 106, brawo Julita. Co? 106? Zdobyłam kolejny punkt, więc o co jest do wygrania? Yeah. Więc o, tak podoba dużo? Mi się ten dzień. Kto głośniej krzyknie, gotowy? Tak. Pokażę i możesz krzyczeć. 130,8. Brzmi w sumie lipnie. Lipnie, ej, lipnie. Lipa, ja mogę... Tu niektórzy...
TikToka otworzyli. No. Dobra, pokaż jak to się robi, mistrzu. Pokaż, panie lektorze. Czas na profesjonalistę. Gotowy? Tak. 131,4. Jeden więcej niż świat. Puuu! A, myślałam, że jeszcze gorzej od tego. Co to jest? To też lipnie. Nie, totalnie cię zniszczyłem akurat. 132. Jeeeeee! Ale się wydarło! Ja nie teraz! Dawaj, Pola! Ej, nigdy nie słyszałem Poli, która jakoś głośniej się drze albo coś. Idziesz w pisk czy w bas? Właśnie nie wiem, bo dawno nie krzyczałam. Chyba nigdy. To uwaga! 131,3. Kurde! Ale drugie miejsce. No, więcej niż ty zdecydowanie. Ale to nie był pisk. Jestem ciekawa, co by było, jakbym pisk po to. Ale sprawdźmy, czy tak, dla ciebie jest ciekawość. Sprawdźmy, co jak pisk. Wow! 132,2 wygrałaś. Wow! Ej, ja bym chciała jeden. W jaką tonację tu pójść? No nie, nikt tego nie wie. Co 31. Ej, ogólnie ale wszyscy jestem... bardzo podobnie jakby krzyknęli, ale ja jestem tak zła na siebie. Wasze te dźwięki, te Pola zwibrowała w uszach. Pola wibrowała w uszach. Pola dobra, czyli ja dobra punkt w tej rundzie. Tak. Pierwszy punkt. Brawo, Julito! Uwaga, kto głośniej pisknie zabawką, zdobywa punkt. 122,6. Patrzę tak tylko o niego. Nie no! To 17,6! Jeżeli byłaby konkurencja, to najbardziej żenujący skok! To ten! Czemu moja taktyka nie podziała? A przed chwilą rady mi dawał! Wow! 128,7! Wow! Najwięcej na razie? Tak! Kurde, 128,2! Ja powinienem wygrać, bo jestem gruby. Dawaj, Polski, masz największe predyspozycje, żeby to... Żeby to pękło! Dawaj z tobą na plecach. Żeby to pękło. Dawaj z tobą na plecach. Skoczysz z nim. 15,8! Kolejny punkt dla ciebie. Brawo, lecimy z kolejnym! A teraz kto głośniej klaśnie, wygrywa. Super. Proszę o ciszę. 107,8, brzmiało głośno. Brzmiało głośno. Nieźle. Teraz ja. 107,5. Co? No to było głośniej. Ej, mega dobre urządzenie. Bo pewnie Pola po prostu, wiesz, milimetr bliżej decybelomierza klasnęła i kurczę, tutaj zdobyła punkt. To jest tak strasznie niemiarodajne w ogóle. Dawaj, teraz ja tobie. To jest niemożliwe! Wydaje mi się, że to było dużo dalej po prostu. O, nie, dotknęło praktycznie. Niemożliwe! Dawaj, nie brzmiało wcale głośno. Ale na pewno głośniej niż wasze. Nie. Co ty gadasz? Pod ty mi podtrzymaj to. No teraz było głośno. Ale wtedy ale nie to było. Się nie liczy, sorry Paweł. No nie no, źle mi trzymała! Ja też krzyknęłam drugi raz i było Julita. Głośno. Ale źle mi trzymałaś! Zemle! Wymówki. 111,6. Skubana. Daj, potrzymam ci, tak jak Pola. Skubana. Że los się do mnie uśmiecha, bo jakoś tak... Ała! Widzisz, trzymam tak jak Pola. Co za szyi? 101,6. To było mega śmieszne. Ja źle klasowałem. Mega cicho to było. Tak wygląda punktacja. Tak wygląda punktacja. Brawa dla niej, o klasi. Mam ból dupy, bardzo wielki ból dupy. Ej. Julita, proszę, ja wiem, że nie umiem w dzisiejszym odcinku przegrywać, ale tu jest cel, a nie tu, dobra? Dobrze, dobrze. Okay. Oj, to by było głośno. Dobra, kochani, czyli kto rozwali głośniej kartkę, albo po prostu w nią uderzy. 115,7. Yeah! Nie mam odniesienia, ale chyba dobrze. Ej, boli mnie nadgarstek po tym uderzeniu. Teraz ja. 108,1. Nie uderzyłeś! Uderzyłeś w staty dyskwalifikacji. Nie uderzyłem w staty! Uderzyłeś, pomnąłeś go nogą. Przede wszystkim dyskwalifikacje za uderzenie Poli, a nie za tyłu. 112,9 i tak nie wygrywasz. To już kto ma priorytety, nie? Sobie, Patryk w tym odcinku nie umie wygrywać. Tak się zamachnął, że z obrotem nie przyłożył. Bo zapomniałem, że ja przejdę, że to nie jest worek treningowy, ja... Ej, przepraszam, bardzo mi głupio. Okej, wiem! Zapomniałem, że nie jest na sali po prostu, że nie ćwiczy teraz MMA akurat. Idę z tego odcinka. Ja nie oddaję wszystkie moje punkty Poli, bo tak nie może być. Masz 2 punkty, możesz jeszcze wygrać w ostatniej konkurencji. It's ale mi kupił Pola. Dawaj, ja zawsze zrobię jakimś dziewczynom krzywdę, na przykład.
tego, kurde, Faustinę prawie znokautowałem bagażnikiem. Uderz mnie teraz, proszę. 181. Teraz Fausti. 112,5. 112,5. I tak Julita wygrywa! Nie, dla mnie to jest możliwe w ogóle. Wydaje mi się, że miałaś dobrą strategię i po prostu bardzo blisko tego walnęła. Ale do tej pory boli ręka, naprawdę. A ja jestem zdeskwalifikowany. Lecimy dalej. Kto głośniej przybije balona, zdobywa punkt. Jezus, ogłuchłam! Ała! Ja ogłuchłam tak jak polo. Dobra, dawaj. 114,3. Nienawidzę tego. Ja też zamknęłam i też nie zrzucam. A jak zatkasz uszy, to nie słyszy. Serio? Tak jest? 116,4. Patryk, jak teraz się wygrywa? Dawaj, Julita. Ja się wydarłam, jak to będzie. Nie, nie, ja patrzę. Zobaczymy, czy passa Julity z decybelomierzem dalej. Ja mam taką taktykę, że mam jak najmniejszego balona. Ja chyba nie umiem. Ja chyba nie dam rady. Psychika chyba mi nie pozwala. 114,9. Patryk przebił mi balona na 114,9. Decydujące, czy pola dobrze pęknie balon. 115,1 to znaczy, że ja zgarniam punkt. A to gratuluję. Znaczy chyba też, że... Julita wygrywa i tak. Julita wygrywa cały odcinek. Brawo, Julita. Nie wiem, jakim cudem. Cieszę się, że to nie byłem ja, ze względu na to, co się stało w dzisiejszym odcinku.